Witam serdecznie, Lucyna Brelska, zastępca wojewódzkiego komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach. Witam serdecznie na targach edukacji i pracy, 13 targach, które odbywają się w Pińczowie, zorganizowane przez MCK, czyli Młodzieżowe Centrum Kultury. Jest tu okazja dla młodych osób poszukujących pracy tak krótkoterminowej, jak i stałej, do zapoznania się z ofertą zgromadzonych tu pracodawców, jak i również z ofertą firm kształcących i szkolących. Uważam, że jest to w bardzo dobrej sali, klimatyzowanej, fajna sprawa, gdzie dopisało nam wielu wystawców i dla młodego człowieka jest to okazja zapoznania się z całością ofert na rynku pracy, z możliwością przeprowadzenia pierwszej rozmowy z pracodawcą, podjęcia działań, czy to szkoleniowych, czy związanych z zatrudnieniem. Jeżeli szkoleniowe, czyli pogłębiania swojego doświadczenia, umiejętności, kompetencji, a jeżeli rynek pracy, czyli możliwość zarobienia środków na wakacje, na przyszłe szkolenia, na przyszłą szkołę i odnalezienia się w tym trudnym rynku pracy. Także chętnie zapraszamy, oferujemy również możliwość kształcenia w bezpłatnych kursach zawodowych. Młodzieżowe Centrum Kariery teraz będzie realizowało 2 bezpłatne szkolenia na spawacza i na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej. Oferujemy również nasze stoisko 13-7 Chówiec Pracy w Pińczowie, który zaprasza młodych ludzi do nauki zawodów poszukiwanych na rynku pracy z pełną opieką, z możliwością bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Dziękuję bardzo. Ochotnicze Chówce Pracy prowadzą targi pomagające w zdobyciu zawodu lub znalezieniu własnego kierunku. Powinniśmy troszeczkę zajrzeć bliżej tym wszystkim działaniom. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie porozmawiamy z właściwymi osobami, jakie szanse ma młody człowiek w uzyskaniu pracy lub uprawnień niezbędnych do pracy w rejonie Pińczowa.